Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Admiros, a to jest kolejny odcinek ze Skyrim. Tak więc szukamy sobie dalej legendarnego zwoju, a właściwie nie legendarnego zwoju, tylko chciałem powiedzieć, że Skyrim edycja legendarna, a zwój Trastari do odnalezienia. Okej, tak więc muszę chyba zejść na dół. Z tego co widzę. A tutaj nie ma przejścia, ale jeszcze sprawdzę dokładnie. Może się okazać, że tu gdzieś... Nie, raczej nie. Raczej nie ma, niestety. A żeby zejść, trzeba pokombinować troszkę. Co tutaj jest? Kufer. Głupi pająk. Okej, wychodzi na to, że muszę zejść na dół. Będą przeciwnicy jacyś, ale nie wiem, czy czasem ich nie zdmuchnąć. Bo łatwo mógłbym użyć tutaj krzyku i po prostu ich... Co to jest? Falmer? Okej. Myślałem, że to coś bardziej niebezpiecznego. Jakieś pułapki. Okej. O Jezu, prawie spadłem. Jeszcze ślizgacz, kurde. O, ślizgacz się ześlizgnął. Mam nadzieję, że nie przynosił jakiejś choroby. Czy ja w ogóle dobrze idę? Sam już nie wiem, się tym wszystkim pogubiłem. Kolejne drzwi, kolejne komnaty. Skąd się tu falmery wzięły? Ucho farmera. To co, tam ci pozostali nie mieli uszu? Uszu. Świetnie. Laboratorium archemiczne. Archemiczne, jak to zabrzmiało. Dobra. Przywrócenie zdrowia. Nie mogę zrobić. Nie chcę przerywać alchemii. Regeneracja zdrowia. Zawsze coś. Szał. Nie, nieprzydatne, kompletnie. Okej. Mikstury w sumie do kondycji już nie są mi za bardzo potrzebne. Niewidzialność, składniki. Mógłbym co prawda pokombinować z tym krasnoludzkim olejem. Z niczym go nie można łączyć. A nie, bo już są dobrane dwa, dobra. Okej. Takie mięso. Premia do iluzji jakiejś. Premia do udźwigu. Do przywołania, dobra, trochę tej alchemii porobiłem. Niestety nic przydatnego nie zrobiłem, bo najbardziej interesują mnie potiony na życie tak naprawdę. No, przesuń się. Nic tu nie ma. Tutaj też nie, ale czy ja dobrze idę? Tak, idę bardzo dobrze. To miejsce jest naprawdę dziwne i przerażające. Okej, więc to, co się tak podpalało wcześniej, to był po prostu olej rozlany na podłodze. Dobra. Ominąłem sobie to w fajny sposób. O, ile składników tu mają? Grzybki. Bardzo chętnie je sobie przygarnę. Kowadło. Dobra. Nic i tak nie mogę zrobić. Warsztat. Użyj. No to ciekawe. Co mogę tu robić? Rafinowy księżycowy kamień. Aha, tu mogę zbroję i buty po prostu sobie naładować. Tak mi się wydaje. No ale to chyba mniej istotne. W mojej aktualnej sytuacji. No wow. Fajnie było. Sporo mają składników te falmery, naprawdę. Co one sobie tu zrobiły? Bazę jakąś czy co? Jeszcze więcej rzeczy. W sumie większość to składniki, ja myślałem, że tu coś innego znajdę. O! Co oni tu robili? Przetapiali ludzi? No i zejście jeszcze niżej. To ma sens w sumie. Czemu to miejsce jest tak ogromne? Okej, tu już widzę, że jest ich więcej. O Jezu, nie regenerację. No i skończyła mi się kondycja. Chyba, że wyssał ze mnie kondycję. To by było całkiem prawdopodobne. Albo mnie zamroził. A i tak zginie. Jakiś kostur. Nie chce mi się tego kostura zbierać. Nie wygląda na fajny. Jeszcze złoto miał przy sobie, którego nie zebrałem przez przypadek. No dobra, jestem na samym dole. Co to było? A, dobra, tarcza. No idziemy, to chyba tędy. Ten dziwny dźwięk. Ła! Wpadłem wprost na pułapkę, no fajnie. Ale dobra. Jest, katedra. Czyżby to było kolejne miejsce do przeszukania? Czy może to już jest koniec mojej przygody? Chyba nie. Będzie pewnie... No, ale to już jest to, już jest tu. Przynajmniej nie muszę przechodzić przez żadne drzwi. Ła. Broń jednoręczna wzrasta do 73. Pięknie. Tak, to już jest tutaj. Bardzo głęboko w podziemiach. Dobra, szybko padają, więc jest ok. A ten co, sobie śpi? Nie. Aha, dobra, bo ja stąd przyszedłem. Patrzę, co jest. Jakieś zejście na dół? A bardziej powinienem kierować się ku górze chyba. Bo tu jest dźwignia. No właśnie. Nie będę ryzykował skokiem. O, myślałem, że te grzybki da się zebrać. Niestety nie. Krasnoludzki sęk. No spoko. Klucz do windy w Alf Tandzie. Rdzenie energetyczne Centurion. Nie wiem, do czego może mi się on przydać, ale jednak to był dobry pomysł, żeby opróżnić wszystkie bugi. Te rzeczy tych w ogóle krasnoludów są strasznie ciężkie. Nie, w sumie, szczerze powiedziawszy, to raczej mi się nie przyda. Po prostu ładnie wygląda i nic poza tym. O. Tyle w temacie. No i niech zgadnę, ta winda będzie prowadziła w dół. No bo pewnie nie w górę. To by było bez sensu, przecież z góry to przyszedłem. Kufer. O, jeszcze wytrycha zmarnowałem. Ale dostałem za to 2. Całkiem spoko deal. Zmarnuj 1, dostań 2. Zapis. course, you want me to leave. Just waiting for me to turn my back, so you can have all the glory for yourself. Never should have come here. Who's there? Ty jesteś. Co to było? What the fuck? Of course you want me to leave. Just waiting for me to turn my back, so you can have all the glory for yourself. Is someone there? Biją się. I dobrze. No, ucieka. No dobra. To uciekajcie sobie. Okej, nic w sumie przy sobie nie miała cennego. Ale tamtego gościa jeszcze ścigniemy. No właśnie. Czego on tu szukał? Cesarski. Ale ma fajny miecz. Słaby, ale fajny. Dobra, nie wiem o co oni tu się pobili, jakąś chwałę. Pewnie przybyli po prastary zwój. No bo po coś innego. Brama mistrz. Okej, mamy zejście na dół, ale... Okej, muszę iść na dół, ale chciałbym otworzyć tą bramę. O, otwarta. Miałem klucz, no tak. O nie, wyszedłem stąd. Wyszedłem z tego miejsca. Do Skyrim. Dobra, nieważne. Lecimy w dół. Lecimy w dół odzyskać prastary zwój. I tyle. Okej. No to schodzimy. Gdzie jest ten prastary zwój? Czarna przystań. Arkany. Arka jest bogiem po... coś tam. Ładne miejsce. Muszę przyznać. Pięknie to wygląda. Jeszcze więcej. Chodź tu. Mam cię. No, uciekł teraz. No widzieliście to? Jak podszedłem do niego, to on akurat musiał uciec. No, nie do pomyślenia. Dobra, dokąd mam iść? Serio, nie mam pojęcia. Może po prostu przed siebie? Przedziwne miejsce. dłoń. Całkiem sporo mu zabrało. Nie, zdecydowanie nie. Ała. Muszę iść tutaj. A właściwie tutaj. Dziwnie się czuję chodząc w tym miejscu. Tak, żeby wyglądałem trochę jak takie meduzy. Dziwne. Pancerze raczej mi nie są potrzebne. Bynajmniej tak mi się wydaje. Halo, żyjesz? Hehe. Tak, specjalnie go uwolniłem, dokładnie. To był mój plan. Chyba znalazłem to miejsce. Albo i nie. Kurde, przeogromne. To mnie jeszcze ciekawi, co tu jest. Sługa farmerów. Czyżby to było całe miasto Falmerów? Komnata refleksji. To miejsce. Nie, bez sensu jest to miejsce, bo nie ma co go zwiedzać. Zabijać kolejnych farmerów, że już nawet mi się nie chce z nich podnosić. Nic. Patrzcie, nie mogę otworzyć. Niby jest brama, otwórz, ale nie da się. Dziwne. Dobra, wychodzę stąd. Nie wiem, czy to w ogóle ma jakiś sens. Znaczy, nie wiem, czy miało w ogóle jakiś sens przychodzenie tutaj. Ach, te animacje. Rozpoczęte. Powrót do korzeni. Zbierz więcej informacji o szkarłatnym korzeniu nirnu. Ciekawe. Coś się stało? Chyba nie. Dobra, idę tam, gdzie miałem pójść, bo to jest mój główny cel. Czyli w tym kierunku. No. No i w końcu się udało. Dotarłem, ale czy to jest to miejsce? Chyba tak. Jakieś stare, zniszczone księgi. Kufer. Zwój zamieci. Ale się tu obłowię, naprawdę nie wiem, gdzie to wszystko sprzedam. Mnóstwo rzeczy tu jest. To miejsce jest przeogromne. No i dobra. Udało mi się. Miejmy nadzieję, że znajdę tutaj mój zwój. Właściwie czy mogę powiedzieć mój? Chyba mogę, czemu nie? Dziwnie mi się to miejsce kojarzy z intrem z Legacy of Kane. Soul River 2. Przyciski. Fucking shit. Więc żeby dostać się do zwoju, będę musiał rozwiązać zagadkę. No nic, dobra. A tu co jest? Drzwi z dźwignią. Aha, dobra, wyjście do Skyrim. No fajnie, jakbym nie mógł po prostu znaleźć tego wejścia, przejść sobie tędy i po prostu dostać mój zwój. Oczywiście, że nie, tylko po co? Byłoby za łatwe. Tu mamy jakąś zagadkę, dobra, użyjmy. Aha! Dzieje. Zobaczmy, jak to wygląda z bliska. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to rozwiązać, tą zagadkę. Bo ją umieściłem gdzieś indziej. O, tu jest szkielet. O, tego nie zauważyłem. Okej. Ja już tą kulę przecież zużyłem. Ale ewidentnie widzę, że powinienem ją tutaj włożyć. I tu powinna być kula. Czy ja ją mam? Wydaje mi się, że nie. A nie, jest. Kula harmonii. Więc czemu jej nie mogę tutaj umieścić? Dziwne. Widziałem, że już raz się ten leksykon dziwnie tak świecił. Dać ją umieścić. Może to mój pies przeszkadza po prostu. Dobra, oni pójdą za mną pewnie, Lidia i pieseł. Tak więc ruszymy. Jeszcze z tej strony sprawdzę, ale nie ma tutaj nic ciekawego, tak myślałem. Tak więc wracamy na górę. Pozostaje mi jeszcze tylko jedna opcja do sprawdzenia, mianowicie czytanie gry. Bo to może przez to po prostu się nie da tego uruchomić. Uciekaj stąd, piesku, bo zaraz... Nie, nie da się na 100%. Dobra, tak więc zapiszemy grę. Tak, niech się zapisze. I ja sobie jeszcze raz wczytam po prostu. No, to było szybkie wczytanie, spodziewałem się dłuższego. Odejdź stąd. No nie da się użyć, no cóż. O! Świeci się. Czułem, że on się świecił przez chwilę. Okej. Czyżby jakaś walka z bossem się szykowała? Jest! Prastary zwój! Jest mój! Udało się... Zguba Alduina. Okej, leksykon weźmiemy. Odczytaj prastary zwój przy złamaniu czasu. No dobra. Zwoje. Aha, nie mam go. Czyli co? Ewakuacja. Jednym słowem mówiąc. Okej, czyli gdzie teraz mam iść? W sumie mogę iść do tego Septimusa, ale... Gdzie ogólnie każą mi iść? W tym kierunku, tak? A, na górę mam iść tutaj, tak? Zwój złamania... Przy złamaniu czasu. Przy załamaniu czasu, okej. Najpierw myślę, że się udamy do Septimusa. I damy mu ten leksykon, niech ma. Ale to już dopiero... Tak więc w tym miejscu kończymy. Ja zapisuję sobie grę. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!